Witam Was. Dzisiaj kolejny filmik. Dzisiaj robimy sobie olej z ogórecznika. Jest to dość ciekawe do zrobienia. Jest to olej, no praktycznie bardzo mało powiem Wam, ale jest to bardzo ciekawy olej. Pokażę Wam te nasionka. Tak wyglądają nasionka ogórecznika. To jest ogórecznik lekarski ogólnie. Mam ich tutaj 250 gram teraz i z tego będziemy sobie teraz olejek tutaj tłoczyć. Otwieramy sobie prasę, wsypujemy nasiona, że jest to ćwierć kilograma tylko. No te nasiona są dość drogie i nie są wcale tak ogólnie dostępne, że tak powiem, ponieważ ten olej, no niestety, on jednak nadal jest mało znany. Chyba będę go tłoczył na funkcji rzepaku, tak mi się wydaje, ponieważ on tak troszeczkę. No może nie, że całkiem podobny, ale jest taki bardziej pod to podchodzący. Dobra, to włączamy sobie prasę. Ona musi sobie ogrzać troszeczkę. Ta prasa jest dostępna, tutaj Wam się wyświetli, gdzie. Ja jestem z niej zadowolony. Jak widzieliście z poprzednich filmów, naprawdę bardzo fajnie idzie. Bardzo fajnie tłoczy wszystko, także super, nie można narzekać. No, już się włączyła, już zaczyna. Olej ten jest dosyć ciekawy, ponieważ on zawiera krzemionkę i sole mineralne. To już jest rzadko spotykane, żeby była krzemionka w tym wszystkim. Tego to jest fajna opcja. Zawiera też witaminy, garbniki i flawonoidy różnego rodzaju. Wykazuje działanie ochronne dla serca i układu krążenia. Wzmacnia nam organizm. Posiada właściwości przeciwzapalne. Jest polecany w reumatyzmie. Sorry, kamera się zaczęsła. Jest dobry w problemach z trawieniem. Zmniejsza nam również stany zapalne w przewodzie pokarmowym. Działa osłonowo na błony śluzowe w układzie pokarmowym. Zwiększa nam wchłanianie substancji odżywczych z jelit, co jest też bardzo ważne, bo niektórzy mają z tym naprawdę problemy. Oczyszcza nam organizm z toksyn. Są doniesienia, że może działać przeciwgorączkowo nawet. Pomaga nam obniżyć ciśnienie krwi. Poprawia nam humor w depresjach. Jeżeli mamy jakieś depresje, to też można sobie tym go używać. Działa lekko uspokajająco. Poprawia nam samopoczucie w menopauzie. Poprawia koncentrację i pamięć, poprawia nam kondycję sierści u zwierząt, na przykład u kotów i psów. Jest polecany w walce z nowotworami również, ponieważ wtedy organizm nie jest do końca tak super odżywiony też i no jak widzicie, te właściwości się zgadzają wszystkie co do tego. Jest również polecany przy reumatoidalnym zapaleniu stawów, w autoagresji, w tak zwanych pajączkach oraz trądziku różowatym, jeżeli ktoś ma. Bo już takie pytania widziałem, że pytaliście mnie, to również bardzo dobrze działa tutaj na to. Wzmacnia nam barierę ochronną skóry, łagodzi bóle miesiączkowe, bóle piersi i uderzenia gorąca, nie gorączki. Pomaga w alergiach oraz astmie. Dobrze ujędrnia nam skórę oraz dodaje jej elastyczności. Pomaga również w walce z trądzikiem. To też często niestety macie problemy. Także tutaj też można sobie tym pomóc. Przy skórze szorstkiej i swędzącej jest również polecany. Bardzo dobrze pomaga nam w problemach z dziąsłami. Typu na przykład obrzęk, krwawienie, stan zapalny i po prostu on stabilizuje nam te dziąsła. Pomaga nam również na chrypkę, działa wykrztuśnie i jest też ale to bardzo polecany przy łuszczycy, jakichś egzemach, takich rzeczy. Tutaj naprawdę warto się tym troszeczkę zainteresować. Przy łuszczycy, no ja go sprawdzałem, bo ja kiedyś miałem to dziadostwo i rzeczywiście było lepiej po nim. No naprawdę, to bardzo pięknie tutaj nam tłoczy te nasiona, one są naprawdę suchuteńkie. Nie ma nic, ani grama oleju już tutaj. Naprawdę fajna opcja. Super, super wysuszone.
Dobra, no to poczekam chwileczkę, aż tutaj wszystko wytłoczy. Jeszcze chwileczkę mu na pewno zajmie i widzimy się za chwilkę znowu dalej. Dobra, mamy tutaj to gotowe już teraz. Mamy wytłoczone tyle wytłoczek. Te wytłoczki są naprawdę super, bardzo fajnie suchutkie. W sumie nawet fajne, takie szerokie, duże wyszły. Tutaj mamy olej. Zobaczmy, ile tego oleju nam tutaj wyszło. Z tego. Gdzie ta kamera? Tutaj. Wyszło nam tutaj 50 ml oleju z tego. No, 250 gram, 50 ml oleju, czyli na kilogram mamy 200 ml oleju. No, no to teraz jestem troszeczkę w stanie zrozumieć tą cenę, ponieważ za 100 ml oleju ja płaciłem gdzieś koło 30 zł kiedyś, jak go kupowałem, a kilo nasion kosztuje 30 zł, widziałem, także mogę sobie więcej tego oleju wtedy zrobić, jak to tak podliczę. Dobra, także spróbujmy sobie jeszcze teraz smak tego oleju. Ja pamiętam tamten olej był przezroczysty, taki jasny, ten jest już ciemny, czyli już widzę, że jest różnica w samym kolorze oleju, który ja kiedyś kupowałem. Zobaczmy teraz jeszcze, czy smak jest ten sam. Smak tego oleju jest dużo bardziej intensywniejszy, to już na pewno Wam mogę powiedzieć. Tamten był taki jakiś nijaki. Praktycznie nijak się to miało do tego smaku. Tutaj jest naprawdę bardzo fajny, wyrazisty ten smak. Jest całkowicie inny. Także naprawdę, no tutaj jestem pozytywnie zaskoczony akurat tym. Pomimo, że jest tego oleju nie za dużo, ale jego się też dużo nie używa. No tutaj się nie pije tego litrami, tylko małego łyczka. Na łyżeczkami się tym bawić. Także tyle co do tego tematu. No jestem tutaj zaskoczony pozytywnie. I znowu wiem, że dałem się kiedyś znowu nabrać na tamte oleje, bo to tak nie smakowało jak to. Dobra, także tyle na dziś, tyle w tym temacie, także pozdrawiam.